Śląsk jest, pamiętacie Państwo, w Układzie Warszawskim na Dolnym Śląsku był główny sztab dowodzący, tam wojska pod Legnicą, tam był sztab dowodzący. To samo było za Hitlera, że Hitler miał na Dolnym Śląsku swój sztab na Wielkim Szańcu, na Mazurach i na Dolnym Śląsku był sztab generalny. Czyli to jest strategiczne bardzo miejsce. To jest bardzo strategiczne miejsce. Księży, tak. Jest bardzo strategiczne miejsce i na metr kwadratowy na Dolnym Śląsku przypada najwięcej agentów obcych wywiadów, no nieproporcjonalnie więcej niż jakimkolwiek innym województwie. Pani Wrocławia, pani nas zaprosi. Ale w konsulacie niebieskim. Nie no, traktujemy, szanujemy eksterytorialność. W tych wyborach 16 listopada na Dolnym Śląsku na przykład mamy ten kazus Cookies, który już omawiałem. Ale proszę teraz powiedzieć, bo to jest kluczem, bo to odnosimy się do prezentury, bo jestem w czasie wyborów, więc to jest klucz. To jest ważniejsze niż tam, znaczy... No jest to... W sensie nie ważniejsze, tylko na czasie. Zameldowanie się 2 miesiące przed wyborami samorządowymi obywatela, o nazwisku Cookies, jest podstępem, ponieważ jest obowiązek meldunkowy, kandydat na radnego sejmiku nie może być z innego, nie może mieć miejsca zamieszkania w innym województwie, musi mieć na terenie województwa. Jest zameldowana tego obywatela. Ale zamieszkanie to jest miejsce, gdzie się koncentrują dłuższego czasu interesy życiowe, a jego się tam nie interesuje. Nie i nie będą, dlatego że już obywatel Cookies ma nowy pomysł na swoją karierę i chce zostać prezydentem Polski.